Ania, Kalina, Lena, Gosia. Za moment teatrzyk, jesteśmy w Konstantynowie, wy jesteście na półkoloniach, tak? Spędzacie wakacje, jak te wakacje oceniacie, jak spędzacie te wakacje? Super. Robiliśmy na półkoloniach też taki pociąg. Super. Z kartonów? Tak. Mamy zajęcia plastyczne i inne różne rzeczy. Co jeszcze ciekawego robicie? Jakieś wycieczki? Tak. Gdzie były te wycieczki? Najpierw jechaliśmy do Siedlec na Park Linowy. Na Park Linowy? Mhm. Nie do Galerii Handlowej? Nie. Gdzie jeszcze? I wczoraj byliśmy też na Parku Linowym, w Bulce Dwóżnej. Teraz teatrzyk, pan Kleks. Z czym się pan Kleks kojarzy? Z kleksem postawionym przez pióro. To się teatr Blaszany Bębenek. Teatrzyk jest pod tytułem Szkoła pana Kleksa. Tak, jest to opowieść o chłopcu, który przez namowę swojego kolegi trafił do szkoły i tam poznaje pana Kleksa i przeżyją różne ciekawe wydarzenia. Dzień dobry, panie profesorze. Ja mam na imię Adaś. Adaś jest w tak. Adaś! Mhm. O, a więc co ty jesteś tym moim nowym uczniem? Jestem. Adasiu, witam cię w mojej wspaniałej akademii. Dorety. A kto z was dzisiaj zjadł śniadanie? Ręka do góry. Pięknie! To wy na pewno macie mnóstwo siły, prawda? Cudownie! Teraz z buzią w moją stronę, ręczki do góry, robimy ziół i siadamy. Uwaga! Nie jest to do końca zbiórka. Zbiórki mamy zuchowe w czwartki o 15.30, a dzisiaj spotykają się przede wszystkim dzieci z półkolonii, te półkolonie są organizowane przez Gminne Centrum Kultury. Trwały przez 2 tygodnie. Dzisiaj na zakończenie postanowiliśmy dodatkowy, tak, zrobić taki finał. Dodatkowo też chcielibyśmy, żeby jeżeli już mamy takie wydarzenie jak teatrzyk, no to żeby większa grupa dzieci mogła to zobaczyć. W związku z tym zrobiliśmy ogłoszenie i zaprosiliśmy na taki plenerowy przedstawienie inne także dzieci. Tak, zanim zaczniemy, chciałam wam powiedzieć, że ta bajka będzie wyjątkowa, bo również wy możecie wziąć w niej udział. Będą różne pytania, zabawy i tańce. Ale czy wy lubicie się bawić? Nie! A kto nie lubi się bawić? Rączka do góry. O, kolega, tu mówią, że jestem niezdarą i mam 2 lewe ręce, ale owszem, czasem coś mi spadnie, ale czy to powód, żeby się z kogoś śmiać? Nie.